Siemanko! Witam Ciebie! Siemanko, witam w mojej kuchni! W mojej kuchni! I dzisiaj pokażę Ci, jak zrobić naprawdę fajną tortillę z kurczaka. Momencik, telefon dzwoni. Kurwa, ja Ci dam, kto to mówi! Aż włos szlak jasny trafi, krew nagła zaleje! Dobra! Później pogadam, bo to babka. Ha, widzicie, z jajeczkiem, bo ja się dzisiaj bawię, ja dzisiaj jestem na chillu. Słuchajcie, dobra, zaczynamy gadkę, bo to było takie świrowanie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za miły odzew, za to, że dokonałem tego, czego chciałem dokonać, czyli dotrzeć w jakiś sposób do kogoś i parę osób się do mnie odezwało, powiedzieli, że spoko temat, że podzielają tą wizję i coś się zaczyna dziać, coś się podkręciło, bo jakiś taki właśnie tutaj człowiek a la humanoid przemawia tutaj z jakąś taką informacją artystyczną, estetyczną, erotyczną, buddyjską i intelektualną, sercową, kochani, kulinarną. Cieszę się bardzo, że po prostu mamy tutaj tą nitkę. Dzwoniła koleżanka z Krakowa, słuchajcie, stąd, tu mi ktoś pisał, Fajnie, rozkręcamy inbę, rozkręcamy temat i się w ogóle bawimy razem, tak? Dzisiaj chciałem pogadać o czymś tego typu. Wiecie, na przykład wrażenie podczas nagrywania vlogów. To jest taka forma przekazu, gdzie coś mówimy, tak? I istnieją różne pola tych dyskusji, istnieją różne pola, gdzie można poruszać jakieś takie tematy. I bywają też obszary takie kontrowersyjne, których ja nie chcę w pewien sposób poruszać, ale małymi kroczkami gdzieś tam dojdziemy do takich tematów. Tylko chodzi mi o to, że zauważcie, Polska ma szereg różnych problemów. Kolejny problem to jest wtrącanie się na przykład w wolność słowa. Czyli ja mam wolność słowa, to ja powiem na przykład, nie wiem, kosmici istnieją, Elvis żyje i mam w lodówce w ogóle, nie wiem, salamandrę na przykład. I niech to nie burzy ludzi, tak? No, mówmy co chcemy. O Jezu, no to ja powiem, ja jestem Jezusem Chrystusem na przykład. I albo ja jestem Buddą. I czy musimy tutaj się denerwować? No niech każdy sobie będzie kim chce. Mowa tutaj właśnie o takim amerykańskim luzie, gdzie występują w Stanach już przeróżne takie w ogóle ludzie, mają ten luz, więc oni improwizują, oni są wolni w tym, kim chcą być i mają ten swój wybór, tak? I na ulicach w Stanach spotkamy ludzi przebranych w ogóle za Batmanów, za Jezusów. Ludzie sobie w Stanach do sklepu rano chodzą w szlafrokach, w papilotach. Musicie zrozumieć ten klimat właśnie bycia cool, tak? Na przykład mi to tata pokazał, bo mieszkał w Stanach w latach, mniej więcej lata 80, rok 2000, gdzieś w tym przedziale. On w tych Stanach tam bywał i słuchajcie, mieszkał i tak dalej i on pokazał mi taką nitkę, że Amerykanie mają zupełnie coś innego, że w ogóle właśnie tata mi pokazywał coś, co nawet dla mnie bywało dziwne, tak, że od strony rodziny, która nie mieszkała w Stanach, miałem pewne wartości przekazane i nawet dla mnie te wartości taty mojego, takie, tego amerykańskiego luzu, wręcz i mnie dziwiły. Ja dopiero po czasie, jak dorosłem, zrozumiałem, o co mu chodziło. Tata na przykład przychodził do mnie do przedszkola i był taki mega otwarty. Hello children, hello dzieci, how are you? Udawał jakiegoś misia w ogóle.
wiecie, ktoś by tam się zawstydził, może ja też taki byłem trochę, kurde, tata, co ty. Ja zrozumiałem, że to był luźny, fantastyczny człowiek, on jeśli chodzi o ubiór, to musiał mieć koszulkę XXXL, bo to jest cool, tak, że jesteś w wielkiej w ogóle takiej koszulce, jesteś wyluzowany. Idziesz sobie z czapką z New Era, w ogóle daszek tutaj w bok. Mój tata miał 70 ponad lat i on sobie w New Era chodził w ogóle. I czapka New Era, New York. I on sobie wbijał normalnie do Biedronki i tak dalej. Wiecie, chodzi też o nie wtrącanie się w czyjeś życie. I to jest chyba najważniejsze, co chciałbym dzisiaj przekazać w tym vlogu. Nie wtrącajmy się, Polacy, w swoje życie. Raczej zajmijmy się tym, żeby mieć swoje życie i dlaczego nie macie swojego życia i co z waszym życiem jest nie tak, że pracujecie, uczycie się, ale dalej tego życia nie macie i musicie się innymi zajmować. Bo to nie jest życie, co wy robicie. Wstać rano, wrócić, opylić w ogóle schabowego i być nadętym. I Buddha mówi o tym, że sami dla siebie jesteśmy nieszczęściem. I nie bądźcie dla siebie sami nieszczęściem. Osho również o tym mówi, że jeśli ktoś coś o tobie mówi, puszcza jakieś plotki, to on mówi samo sobie. Więc bądźmy cywilizowani i dajmy ludziom wolność słowa, dajmy ludziom wolność wyboru. I to są takie podstawy, żeby Polska mogła się rozwinąć kulturalnie, artystycznie, kreatywnie. Polska ma problem kreatywności, bo była wojna, była komuna, na przykład komuna to było właśnie morderstwo wszelkiej wolności i kreatywności, tak? Ucinane to było już u podstaw i do tej pory ludzie po prostu kreatywność, czyli wasza własna natura, wasza własna półkula kreatywna, to jest coś, co wy będziecie atakować, coś, czego nienawidzicie, bo ja mam doświadczenia na co dzień, więc ja wiem, jak to wygląda. Ludzie artystyczni są tutaj samotni, są na jakimś marginesie, takim oczywiście przysłowiowym, który tam gdzieś sobie tworzycie. To jest też na przykład kwestia ubioru, kolejny raz powiem. Wiecie, ja sobie tutaj w Kłobucku wyznaję te wartości amerykańskie, raczej jestem po prostu człowiekiem, może tak to ujmę. I już wkrótce i tak mnie tutaj nie będzie, bo właśnie wyjeżdżam do mojego kraju. Natomiast póki tutaj jeszcze jestem, to nie bójcie się, nie róbcie awantury, że ktoś wyjdzie na przykład w luźnych spodniach. Ja sobie założę na przykład sobie luźne spodnie po tacie, luźną jakąś koszulkę i sobie tam idę do sklepu. Nawet trochę jestem nieogolony czy coś, wbijam do sklepu. No i poszła w ogóle awantura, że ja sobie gdzieś na luzie tutaj wyszedłem i informacja taka poszła. Kevin chodzi naćpany po Kłobucku, brudny, przymulony i wręcz w ogóle puszczano nitkę moim bliskim, już nie będę tam was wkręcał głębiej w te tematy, ale ogólnie to tutaj wyplotkujecie, że ktoś jest na luzie, że ktoś się rozwija. Ja po prostu nie rozumiem, no jakby po prostu ludzie chodzi o to, że tutaj naprawdę się nie da żyć i stąd się wyjeżdża. Ja nie mówię tylko o Kłobucku, tylko też o Polsce. Nie wtrącajcie się w czyjeś życie. To jest podstawa cywilizowania, to jest podstawa konstytucyjna. Nie wtrącać się w czyjeś życie, nie wtrącać się w jego wolność wyboru religii, wolność ubioru. Wszelką wolność będziecie tutaj odbierać, ale nie bądźcie już wieśniakami komunistycznymi, grażynami i w ogóle przysłowiowo się mówi, czy jakimiś w ogóle tam powojennymi krejzolami, bo to już jest po prostu śmieszne i niemodne i żałosne, co wy ludzie robicie. Po prostu poluzujcie się trochę i niech Polska ma taką przyszłość jakąś, tak? Młodzi ludzie, no przecież wy macie to samo, co wasi rodzice i to jest smutne, że generacja młodzieży i wy kompletnie tak samo nie macie żadnego luzu.
bo tutaj ciężko z kimś coś właśnie pociągnąć, jakąś nitkę, pociągnąć jakiś klimat, jakąś zajawkę, oceniacie, patrzycie z byka, patrzycie nieszczerze. Zresztą widać od razu po oczach, co wy macie w głowach. Więc no po prostu chciałbym, żebyśmy byli ludźmi, żebyśmy medytowali, żebyśmy odzywali się do siebie w Polsce, żeby było miło, żebyśmy mieli empatię. Ja na przykład opowiadam, o, z nikim się nie da gadać, wszyscy coś, więc młodzież cała jest tam w ogóle ten. Wiedzcie, że ja używam hiperboli, ale to nie jest tak, że ja wrzucam wszystkich do jednego worka. Z ludźmi da się tutaj oczywiście pogadać i to nawet bardzo miło, ale niestety raczej z generacją osób starszych, bo młodzież obecnie, no to macie, na was jest plan. Na was jest realizowany plan muzyczny, plan w ogóle wszelkiej waszej mody. Wy macie coś narzucone i jesteście, to jest to, ta polityka dzielenia, tak? I coś, co mi kolega o tym opowiadał, że dzieli się ludzi, żeby występowały między nimi konflikty, bo łatwiej się wtedy nimi zarządza. Wobec tego dzieli się. Młodzież jest już oddzielona od reszty świata. To są 14-latkowie niedojrzali emocjonalnie, niedojrzali intelektualnie, ale oni już są dorośli, oni w ogóle chcą coś. Nie są na poziomie rzeczywistym, a robią z siebie kogoś, kim nie są. No. Wszelkie cyrki, ludzi się od siebie oddziela. Żyjemy w pełnym konfliktu w państwie i liczyłbym na to, żebyśmy poszli w kierunku bycia cool, bycia otwartym, bycia cywilizowanym. Jeśli ktoś chce się rozwinąć kreatywnie, to przecież wy tutaj w ogóle nie pozwolicie takiej osobie. Ja tu mieszkam, to ja wiem, co jest grane. To wszystko, wszyscy będą tylko robić nie, 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 nie. Chcę zrobić wystawę obrazów, czy jakąś zajawkę w kawiarni, czy tutaj nie, bo coś, bo nie. Już nie mówię o Miejskim Ośrodku Kultury, prawdopodobnie powinienem poruszyć ten temat, co się tak naprawdę stało i jakimi hipokrytami jesteście ludzie, którzy tutaj się promujecie, a tak naprawdę robicie innym krzywdę, bo artyści tak samo nie mają miejsca w Miejskich Ośrodkach Kultury. Nie, 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 nie. No to bye bye, bo ja wkrótce wyjeżdżam daleko stąd i nagle się okaże, że jeszcze w dniu, w którym wysiądę na lotnisku, już zaczną się jakieś fajne zajawki dziać. Jeszcze mnie tam nie ma, a już mam szansę, a tutaj nikt nikomu szansy żadnej nie daje. I zwróćcie uwagę na to, czy na przykład w Ameryce dzieciom się mówi od małego: będziesz prezydentem, będziesz prezydentem, będziesz prezydentem, będziesz wielki, będziesz wielki. A tutaj nie wierzy się w ogóle w inteligencję dzieci. Dzieci sprowadza się do tego komunistycznego poziomu, mimo że mamy 2024 rok. I to widać po muzyce. Czy jest jakaś tak naprawdę zajawka taka artystyczna, która idzie na zachód, taka na przykład młodzieżowa, jakiś zespół czy coś? Moje klimaty wychodzą tam, bo ja właśnie mam normalne te wartości. I jest tutaj opcja właśnie Polish American Worldwide International Liverpool, ale ogólnie Polska, no to do Polski nie przyjeżdża. Jak jest trasa koncertowa fajnych zespołów, to nigdy do Polski nie przyjeżdżają. Niemcy, Czechy, Polska jest zawsze ominięta. I pamiętam, mój kolega, z którym mieszkałem w Katowicach, mówił, że Polska to jest las, to jest puszcza. Chłopuck, kolejny raz mówię, cywilizujmy się, bawmy się. Jak, co wy macie, ludzie, tu za problem, że tu potańczyć nie można? Bo co, bo jakaś cisza jest, czy nie wiem, kościół, czy coś, że ludzie nie mogą się spotkać, potańczyć na przykład w westybulu Miejskiego Ośrodka Kultury. I to są takie cyrki po prostu, ludzie, że wy żyjecie w tym chorym ładzie, a my młodzi chcemy, żeby było normalnie, ja tu przemawiam, więc otwórzmy się, kolejny raz mówię, na medytację, na kontakt, na nitkę, lecimy z tematem, bawimy się, piszcie do mnie śmiało, fajnie, że był odzew. I jutro wam znowu coś pogadam, ale na luzie, wolność słowa, wolność wyboru, a ja dalej jestem. Mała zacinka, dokończę tylko, że coś sobie robimy w internecie, to nie znaczy, że nie jesteśmy normalnymi ludźmi i ja kończę ten filmik i idę zmywać, bo jestem zwyczajny, pokojowy, czyli
Peace and love. Kontakt.